Zapewne widzieliście już nowy trailer do Dragon Age Veilguard. Jeśli tak, no to wiecie, że większości ludziom nie przypadł do gustu, ale jeśli go jeszcze nie widzieliście, no nic straconego, możemy go sobie obejrzeć razem. Tylko żeby YouTube nie slapnął mnie copyright strike'em i nie założył mi betonowych buciorów i nie wrzucił do rzeki, także wyciszyłem dźwięk. I będę komentował w trakcie, bo jest dużo do omówienia. Od razu pierwsze, co rzuca się w oczy, to grafika, która wygląda Fortnite'owo. Jakby brakuje tu własnego stylu. Wygląda jak po prostu bezpieczna, niezainspirowana niczym ciekawym grafika, którą możemy zobaczyć w Fortnite'cie, czy kurde, nie wiem, w Overwatchu. Jest taka dość nijaka, nie jest ani realistyczna, ani taka hiperprzerysowana, żeby przedstawiała jakiś konkretny styl graficzny. Jest taka ale lećmy dalej. I tu mamy pierwszy przykład tego, co zobaczymy więcej w tym trailerze, czyli kart przedstawiających postaci. To nie jest jeszcze najgorszy przykład, więc no ale... To jest chyba najgorszy przykład tych wszystkich kart przedstawiających postacie, bo to jak to zobaczyłem, tą konkretną postać, jak wypada z tego i macki się obracają, skojarzyło mi się Borderlandsy, James Gunn, Strażnicy Galaktyki czy Suicide Squad. Nie są to... Powiedziałbym, że nie są to złe skojarzenia, ale jeśli chodzi o Dragon Age'a, moim zdaniem jest to takie tonalne przejście tonalne z poważnej historii, poważnego podejścia, jakie było w Dragon Age Origins, do tego, co mamy w czwórce, które jest takie baśniowe, takie właśnie James Gunnowe, takie borderlandsowe, takie nie biorące siebie na poważnie coś, które wygląda bardzo generic. Jakby nie miało własnej tożsamości, która jest oryginalna. Jakby już to widziałem. Już to widziałem wiele razy i szczerze się już znudziło, mam wrażenie. I wydaje mi się, że też nie pasuje absolutnie do Dragon Age'a. Przynajmniej do tego, co ja kojarzę z Dragon Age'em. Ale lećmy dalej. Tu jest scena, gdzie jest pokazany Darkspawn. Nie wiem, może ja źle pamiętam, ale one się chyba nie świeciły na jakieś czerwone plamki. Darkspawn, który wygląda jak jakieś randomowe mopki z, nie wiem, każdej innej losowej gry. Jakieś jasne kolorki, czerwony, że to oznacza, że złe, bo czerwone to złe, nie? Takie, nie wiem, zobaczyłem świecącego potworka i uznałem, okej, to może być jakakolwiek inna gra, która jest jakimś no-name'em na rynku. Nawet same napisy, mam wrażenie, absolutnie nie pasują mi do Dragon Age'a. Jakby to ma być fantasy RPG osadzone w świecie, któremu zagraża koniec świata, tak, jak w każdej części. I dobierają do tego jakiegoś zwykłego fonta z wyciągniętymi tylko końcówkami liter i dają fioletową poświatę. W ogóle kolorystyka w całym brandingu tego Veilguard mi się absolutnie nie podoba. Czemu fioletowy? Czemu nie czerwony? Okładka jedynki jest takim klasykiem. Jest to biały i czerwony. Bardzo proste kolory. Biały i czerwony. Czerwony, krew, smok był na czerwono, tak? I świetne kolory. W dwójce też zostali przy czerwonym. Jest więcej detali na okładce, tak? Dalej jest to powiązane z krwią. W trójce zmienili na zielony, w Dragon Age Inquisition. Było to dalej jakoś tak z duchami i tak dalej powiązane. Był ten element smoka, ale ten fiolet wygląda jak neon, cholera. Gdzie jeszcze w Inkwizycji zielony się mógł kojarzyć jakoś z nekromancją, z duchami, z jakąś taką siłą natury ewentualnie. Fioletowy? Neon? Jakby cyberpunk? Co to jest? Jakby Shadowrun? No i ta karta tytułowa absolutnie jakby moim zdaniem jest wyciągnięta, nie wiem, jak z dodatku jakiegoś, jak z gry mobilnej. To jest mały szczegół do przypierdalania się, zgodzę się, ale nadal mam wrażenie, że jest, on wyznacza ten taki, to jest kolejny grosik do grosika i się uzbiera ta kubka, że jeśli nawet oprawa graficzna w trailerach i w brandingu, w marketingu się jakby, przynajmniej w moim odczuciu, nie skleja z tym, co powinien przedstawiać sobą Dragon Age, no to ktoś tu popełnił błąd, przynajmniej w moich oczach. I tak, mówię to, czym powinien być Dragon Age, bo jeśli zmienią na tyle styl, że to już nie wygląda jak Dragon Age, to czemu to jest Dragon Age? Skoro mogliśmy mieć Dragon Age'a, który jest Dragon Age'em, a będziemy mieli Dragon Age'a, który nie wygląda jak Dragon Age, to po co dostajemy Dragon Age'a, a nie jakieś inną grę, żeby Dragon Age wyglądał jak Dragon Age? Ludzie grają w Dragon Age'a, bo jest on Dragon Age'em. Jakby tu ewidentnie nie jest to skierowane do fanów poprzednich części Dragon Age'a. Szczególnie jak porównamy sobie ten trailer z trailerem Dragon Age Origins. Nie będę odgrywał już całego, ale sam początek trailera, już od początku mamy wrażenie tego skojarzenie z Lotrem, skojarzenie z Władcą Pierścieni. Ta scena, od razu. Instant skojarzenie, Władca Pierścieni, wędrówka przez góry, zakapturzone postacie, płaszcze. Świetne. Idziemy dalej. Główna postać, jako Warden, wykazuje się swoimi umiejętnościami, jakimiś spostrzegawczości i od razu mamy walkę. Muzyka, krew, akcja, okrzyk do boju. Ten trailer jest pełny tej energii, takiej bojowej, takiej o, chce się grać, nie? Chce się zagrać w tego Dragon Age Origins. To jakieś nawalanie, kurde, wroga kuflem od piwa, jeszcze zamiast piwa leje się woda, bo pewnie zauważyli, że jeśli te krople byłyby żółte, to by się z czymś innym skojarzyło, więc zapewne dlatego wodę pije. No i dalej jeszcze jest scena, jak ta postać, która powinna być głównym bohaterem, której zasłonili twarz. Wystarczy spojrzeć na to. Zabiera broń przeciwnikowi i wykorzystuje ją, żeby walnąć przeciwnika pięścią. To po cholerę mu ta broń. Mimo że walczy z jakimiś asasynami, zabójcami, którzy ewidentnie chcą krwi. Jakby jest taki bezpieczny ten trailer bardzo. To jest jedyne słowo, jakie przychodzi mi na myśl, że grafika jest bezpieczna, nie jest jakaś hiperrealistyczna, bo pewnie nie mieli tyle budżetu, żeby była hiperrealistyczna, ale nie ma też własnego stylu, jakby nie potrafili kreatywnie czegoś wymyślić, żeby nie była ona realistyczna, a zachowała jakiś styl własny. Tak samo nie chcieli pokazać krwi, żeby nie wiem, rodzice pomyśleli, że może kupią tą grę swojemu dzieciakowi. Nie wiem, nie widzę innego powodu jakby. Czemu ten trailer tak odstaje od tego, co widzimy w Dragon Age Origins? Po prostu eksplozje, flaki, krew. To jest Dragon Age Origins. No i jak widać, trailer ma 30 000 dislike'ów i 3,6 tysiąca lajków, czyli no większość oglądających ma podobny sentyment. No i możemy przeczytać komentarze właśnie takie jak, że BioWare zostanie zamknięty, prawda? Albo że what are we, some kind of Dragon Suicide Squad? Właśnie, że gra, jakby, że trailer kojarzy się bardziej z James Gunnem, jakby to byli Strażnicy Galaktyki albo właśnie Suicide Squad, przez te karty z imieniami postaci, zamiast z Dragon Age'em. Już nawet trailer do Dragon Age'a 2 był zarąbisty, mimo że gra była bardzo słaba. Ludzie się pytają, czy oni w ogóle zdają sobie sprawę z tego, czemu ludzie lubili Dragon Age'a oryginalnego. No i chyba wychodzi na to, że nie zdają sobie z tego sprawy. Szczególnie, że twórcy już potwierdzili, że świat nawet nie będzie otwarty. Skupią się na misjach, czyli mamy strukturę coś jak, skoro to BioWare, to może jak w Mass Effect'cie, ale Dragon Age bez otwartego świata? Cholipka. No nie wróżę temu dobrze. Potem wypuścili też gameplay trailer, który też nie zachwycił większej ilości ludzi. 133 000 lajków, 75 000 dislike'ów, to trochę lepsze ratio, ale nadal gameplay nie zachwycił. Jest tu dużo chodzenia. Graficznie, szczerze, co to jest? Tu po prawej. Jakby to wygląda jak gra z 2018 w świetle. Może dlatego wybrali noc, bo szczerze, w nocy gra wygląda nawet spoko, ale to w nocy, a co będzie w dzień? Chyba że też nie będzie cyklu dnia i nocy, skoro świat ma się opierać na misjach, a nie będzie otwarty. Może wcale nie będzie cyklu dnia i nocy. No i tak jak coś jest oświetlone, nawet to jest całe w fokusie i widać takie powtarzające się tekstury. Gra szczerze nie wygląda dobrze graficznie. To jest fokus na jedną postać i jej twarz. Tekstury są jakby gościu grał ten gameplay na niskich ustawieniach graficznych, jedynie włosy ładnie wyglądają, mam wrażenie. Teraz tutaj mamy fragment z walką. I szczerze też nie wygląda zbyt dobrze. Jakby mam wrażenie, że przypomina trochę God of War'a, tylko gorzej. Jeszcze mamy te świecące się nad głową, że ktoś nas atakuje, żeby zdodżować, tak jak na początku w serii Arkham, Batmana, albo w Spider-Manie aktualnie. Też nam się nad główką świeci Spider-Sense, że ktoś nas atakuje od pleców. Też będziemy mieli Spider-Sense'a? No i ewidentnie stawiają na combat action, że jest to RPG akcji, a nie taktyczny, gdzie możemy sobie zatrzymać czas, możemy przejść kamerą do góry, możemy taktycznie sterować każdą z postaci. Nie, będziemy mieli kamerę z nadramienia, będziemy sterować tylko i wyłącznie własną postacią i ewentualnie wydawać naszym ludziom z naszej drużyny rozkazy w odpowiednim momencie, żeby czegoś użyli. Tutaj możemy zobaczyć to menu, jak to wygląda. Gra się zatrzymuje, mamy do wyboru po prawej, po lewej zakładam, że umiejętności naszych towarzyszy, na dole nasze umiejętności. No kojarzy mi się to trochę z Mass Effectem, tylko że to jest kompletnie inny rodzaj gry. Jakby nie dostajemy tego, czym na początku był Dragon Age. Wydaje mi się, że jakby mieli wypuścić tą grę 5 lat temu, ona by sobie nawet dobrze poradziła, ale aktualnie jest trochę za późno na tą grę, bo dostaliśmy po drodze Baldur's Gate 3. Mam wrażenie, że przez to, że po drodze dostaliśmy Wrota Baldura 3, to co oni pokazują tutaj, to jest już stare. To już się przejadło, to już nikogo nie obchodzi. Takie odnoszę wrażenie. Szczerze, i gameplay wygląda staro, o 5 lat za staro. Ten system wygląda o 5 lat za staro. Grafika wygląda o 5 lat za staro. Na końcu jeszcze pod koniec mamy walkę z bossem. Tu już graficznie jest trochę lepiej, ale dalej jest bardzo ciemno. Też mam wrażenie, że tą ciemnością ukrywają trochę brak ładności. No i demon dumy, który świeci na neonowo. Ta walka też nie zachwyca. Szczególnie w momencie, kiedy wróg używa umiejętności AOE, które widać na ziemi, mamy znaczniki, że na ziemi coś wybuchnie, żeby tego uniknąć, tylko że gdyby tu była kamera z góry, to byśmy to widzieli bardzo dobrze, tak? Byłby ten efekt, że tu coś wybuchnie, stąd muszę wyjść swoją postacią albo każdą inną postacią, którą byśmy mogli sterować. Ale kiedy kamera jest znad naszego ramienia i nie widzimy gruntu od góry, tylko dość płytko, płasko, to mam wrażenie, że szczególnie w trawie trzeba specjalnie kamerę dać w dół, żeby tym nie oberwać, bo jak to oglądałem, miałem wrażenie, że nie wiem, czy moja postać w tym stoi, czy już nie. Bo efekt jest kółkiem i kółko jest oznaczone, ale środek nie jest czerwony. Jeszcze trawa przeszkadza, się zagina to kółko. Nie wiadomo tak naprawdę, gdzie coś wybuchnie. Dodatkowo sam feel tego neonu, tego takiego dużego nasycenia kolorami, jakimiś ładnymi, pięknymi neonowymi, jeszcze z taką poświatą dodatkową, to jest bardzo cukierkowe, to jest bardzo Fortnite'owe, to jest... To w porównaniu do tego... Okej, tutaj też strzała świeci, ale to nie jest to. To nie jest absolutnie to samo. Jakby porównawszy, mam wrażenie, że widać to gołym okiem i nie trzeba tego naprawdę tłumaczyć. Także no niestety, mam wrażenie, że Dragon Age The Veilguard wygląda jak generyczne action RPG, które równie dobrze mogłoby stworzyć jakieś indie studio i nie nazywać się Dragon Age. I wtedy wywołałoby większe wrażenie niż te trailery. Bo te trailery radzą sobie tak słabo przez to, że to jest Dragon Age i ludzie oczekują od tego o wiele więcej niż od jakiegoś indie studia. Tylko mam wrażenie, trzeba się zastanowić czemu. BioWare już nie jest tym samym, czym było, jak dało nam takie klasyki jak Dragon Age Origins czy trylogię Mass Effect. Mam wrażenie, że tamto BioWare już dawno, ale to dawno nie istnieje. Te gry wyszły tak dawno temu, że wszyscy tak samo ludzie wysoko postawieni w rolach typowo zarządzających wizją gry, zarządzających kierunkiem graficznym, tak jak i ludzi na samym praktycznie dole, którzy zajmują się projektowaniem tej grafiki, wdrażaniem wizji dyrektora graficznego w życie, jak i koderzy, którzy kodują walkę, tak, animatorzy, którzy animują walkę. Oni wszyscy już się zmienili. To już nie jest to samo studio. To jest tak samo jak ze statkiem Tezeusza. To jest, mam wrażenie, idealny paradoks do nawiązania. Paradoks statku Tezeusza mówi, że zadaje pytanie, może tak, zadaje pytanie, czy jeśli weźmiemy statek Tezeusza i chcemy zachować jego świetność i po drodze będziemy wymieniać wszystkie zbutwiałe deski na lepsze z mocniejszego drewna, aż w końcu będziemy mieli statek stworzony tylko z nowych desek, to czy on tak naprawdę jest tym statkiem Tezeusza? Skoro wszyscy ludzie w BioWare, które dało nam Mass Effecta czy Dragon Age Origins, skoro wszyscy ci ludzie zostali wymienieni na nowych, to czy to naprawdę jest dalej BioWare? Myślę, że to pytanie warto sobie zadać, szczególnie patrząc na historię, jak Dragon Age The Veilguard powstawało. I czemu ciągle mówiłem, że to wygląda, jakby była 5 lat za późno wypuszczona. Produkcja Dragon Age Veilguard została bardzo dobrze udokumentowana. Na początku czwarta odsłona Dragon Age'a była produkowana pod kryptonimem Joplin już w 2015 roku. Wtedy jeszcze Mike Laidlaw prowadził kreatywną wizję projektu, która miała być mniejsza i bardziej skupiona na narracji. Niestety potem wyszedł Mass Effect Andromeda i Anthem. Problem z developmentem tych dwóch gier spowodował, że projekt Joplin został wstrzymany później w 2016 roku i został wznowiony w marcu 2017 roku na jakiś czas, na parę miesięcy, bo pod koniec 2017 roku BioWare uznało, że zamyka projekt Joplin, bo nie miał wystarczająco dużo miejsca, żeby wtoczyć tam elementów live service. Nie mieli jak zmonetyzować tej gry, nie mieli jak sprzedawać skórek, nie mieli jak sprzedawać boostów. Potem w 2018 roku wznowili ponownie pod kryptonimem, tym razem Morrison. Ale już mieli wtoczyć więcej elementów live service i chcieli, zakładam, zrobić z tego Diablo 4 czy 3, bo tam też tego było sporo. No chcieli, żeby to było, jakieś miało elementy multiplayeru, pewnie season passy, sprzedawanie skórek i tak dalej. Na szczęście EA potem wypuściło Star Wars Jedi Fallen Order i widząc sukces tej gry, uznali, że wyciągną wszystkie elementy multiplayerowe z projektu Morrison, jednak uznali, że stworzą tą grę jako single player klasyczne. Tak, tylko że to było jakoś w 2021 roku. Mimo że gra była w developmencie od 8 lat, tylko miało tyle pauz i tyle zmian przechodziło, że nie dziwię się, że to wyszło tak jak wyszło. Jakby podjęli decyzję, że zrobią to bezpiecznie dla szerokiej widowni, a nie dla prawdziwych fanów. Ta gra nie jest dla fanów starego BioWare i Dragon Age Origins. To widać, mam wrażenie, że to widać gołym okiem. Wracając do tego, co mówiłem o statku Tezeusza i tej wymianie wszystkich ludzi, którzy się zajmowali projektem, tak jak się projekt zaczął i Laidlaw go prowadził, to Laidlaw odszedł z firmy w 2017, po tym jak zamknęli projekt Joplin. Potem Mark Dera po restarcie już pod kryptonimem Morrison został executive producerem, a Matthew Goldman jako dyrektor kreatywny projektu. W grudniu 2020 executive producer, czyli Mike Dera, odszedł z BioWare. Za to Goldman, czyli jednak dyrektor kreatywny, odszedł w 2021. Jakby tych zmian było jeszcze więcej, bym mógł ich wymieniać i wymieniać. Do tego BioWare zwolnił 50 ludzi pracujących nad Veilguard i następnym Mass Effectem. Tam było tyle zmian, że ja się nie dziwię, że ten projekt końcowo wygląda tak. Nie wiem też, kto nadał imię tej postaci, TASH, ale to zdecydowanie wygląda jak trash. Wygląda to śmieciowo. Ta gra nie wygląda dobrze i nie zapowiada się dobrze pod żadnym kątem. I jeśli będzie 5 na 10, to mam wrażenie, będzie dobrze. Bo trailer jest taki 5 na 10, jest nijaki bardzo. Gameplay też jest nijaki bardzo. Wszystko jest tu takie... Jest takie, no... Jest takim miętkim... męskim członkiem. I patrząc po zawirowaniach, jakie się działy w tle... To się nie dziwię. Powodów, że to wygląda tak, jak wygląda, jest sporo, tylko że konsumenta to nie interesuje. Skoro chciałem ciepłą, świeżutką, chrupiącą bułeczkę, ale okazuje się, że ta bułka chrupie tylko dlatego, że jest czerstwa, bo powinna wyjść w 2018 roku, może wtedy byłaby świeża, ale aktualnie już wygląda staro, to nie jest w roli konsumenta, żebym ja, o, ta bułka jest czerstwa, ale rozumiem, czemu ona jest czerstwa, mieliście tyle przejść, no musieliście zamknąć piekarnię na 5 lat. Dobrze, zjem ją mimo to. Nie, kuźwa. Jak mam płacić za produkt, który jest słaby, będę mówił, że jest słaby i nie interesuje mnie absolutnie dlaczego. Prawdopodobnie to nawet nie byłoby takie złe, gdyby to nie było Dragon Age. Mam wrażenie, że Baldur's Gate 3 pokazał światu, że jakieś studio siedzące sobie w Szwecji, indie studio małe, które ma mały budżet, potrafi stworzyć RPGa z wyborami, bardzo dobrym systemem walki, ładnego graficznie, z rozgrywką na 200 godzin, a studio, które jest na rynku od dawien dawna i jest przez wielu uznawane za ojca RPGów, imię, które zaskarbiło sobie właśnie takimi tytułami jak Dragon Age Origins czy Mass Effect, cała trylogia, nie potrafi wypuścić czwartego tytułu zgodnego z wizją gry poprzednich części i która wygląda jak film Jamesa Gunna czy Borderlandsy. No, ja się strasznie zawiodłem. Napiszę, co sądzicie o tym wszystkim w komentarzach. Dajcie lajka, strzelcie, suba i zapraszam na streamki, które odbywają się tutaj na YouTubie, także polecam narka.